Państwa serdecznie na kolejnej, 15 już nocy Muzeum w Muzeum Wigier. Tematem wiodącym dzisiejszej nocy muzeum jest to, że nie taka sympatyczna by się wydawało, czyli segregacja śmieci, ale sami Państwo doskonale wiecie, że toniemy w odpadkach, śmieciach, różnych rzeczach, które produkujemy w ogromnych ilościach, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Każdy z nas wytwarza codziennie ogromne ilości śmieci. W związku z tym postawiliśmy się przy okazji nocy muzeum próbować zmierzyć troszkę z tym tematem, a wiemy, jakie to są problemy. Ten nasz projekt jest częścią projektu Dbam o środowisko, Dbam o przyszłość, który to projekt finansował nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co serdecznie dziękujemy. W czasie naszej nocy muzeum oczywiście oprócz wykładu można wziąć udział w konkursie i zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tymże konkursie. Dzisiaj mamy dwóch panów, szefa firmy Katautu Recycling, pana Rafała Baranowskiego oraz prelegenta, który będzie nam opowiadał, jak należy pawilonu śmieci segregować i je zbierać, a jak się nim zająć, pana Krystiana Rachubka. Witam panu serdecznie i wydłużajmy. Oddaję panu głos, a potem będą pytania. Witam serdecznie, ja może na początek się przedstawię. Nazywam się Rafał Baranowski. Jestem właścicielem firmy Katautu Recycling. Bardzo się cieszę, że wraz z Krystianem z firmy Envico Solutions jesteśmy tutaj, zostaliśmy tu zaproszeni i mamy przyjemność dla Państwa poprowadzić prezentację na temat dbania o środowisko, dbania o naszą przyszłość. Ja tak tutaj nie znalazłem się z przypadku, ponieważ temat ten jest dla mnie bardzo bliski w życiu codziennym, jak i zawodowym, ponieważ obsługujemy ponad 300 firm w zakresie złomu stalowego i metali kolorowych. W tych wszystkich firmach stoją nasze kontenery. Dzięki temu wszystkie odpady są bardzo selektywnie segregowane i żaden odpad nie ma styczności ze środowiskiem. Niektóre firmy posiadają nawet 20 naszych kontenerów i naprawdę w tych firmach jest czysto, jest porządek. Działamy w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Działamy również w zakresie BDO, jest to taka elektroniczna ewidencja odpadów, którą na ten moment powinien wprowadzić prawie każdy przedsiębiorca. Pomagamy tak naprawdę. No, nasza praca jest codziennym dbaniem o środowisko. Serdecznie zapraszam do oglądnięcia, wysłuchania naszej prezentacji. Cieszę się bardzo, że jest tutaj nas tak dużo i myślę, że to będzie miły czas. Życzę Państwu udanego wieczoru. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To teraz przejdziemy sobie płynnie do prezentacji. Na początku warto się zastanowić, czym w ogóle odpad jest. Zgodnie z definicją z ustawy o odpadach, jest to każda substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do którego pozbycia jest zobowiązany. Czyli mówiąc w skrócie, są to wszelkie rzeczy, które nie są nam potrzebne. Przede wszystkim podstawowy podział odpadów to są odpady komunalne i przemysłowe. Odpady komunalne, które dotyczą każdego z nas, są to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Wyjątkiem są tutaj pojazdy wycofane z eksploatacji, ale także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, czyli na przykład firm, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Czyli na przykład odpady powstające z bytowania pracowników to są odpady komunalne. Dzielimy odpady komunalne na takie cztery podstawowe grupy. W grupie pierwszej są to odpady traktowane jako surowce wtórne, niekonsumpcyjne. I do tej grupy można zaliczyć odpady papierowe z tworzyw sztucznych, szkła, metale oraz tekstylia. One stanowią około 30% masy odpadów komunalnych. Do drugiej grupy należą odpady rzadko traktowane jako surowce wtórne. Są to przede wszystkim odpady organiczne, takie jak resztki pożywienia, które stanowią około 50%
masy odpadów komunalnych. Następnie w grupie trzeciej są to odpady popaleniskowe, które pochodzą z sezonu ogrzewania domostw, do 20% masy odpadów. I do tego typu odpady nieorganiczne nie są rozpatrywane jako surowce wtórne. W ostatniej grupie zaliczamy nieliczne występujące odpady o znikomej wartości surowca wtórnego. Zaliczane tu są pozostałości sporządkowania domostw, na przykład wykorzystana chemia gospodarcza. Tu mamy przykłady, kilka przykładów odpadów komunalnych. Są to przede wszystkim resztki jedzenia, jakieś wytłoczki po jajkach. Przede wszystkim takie rzeczy, których się pozbywamy. Dużo stanowią tych odpadów opakowania, puszki czy baterie. Odpady przemysłowe są to odpady powstające w trakcie działalności gospodarczej. I częściowo są nie do uniknięcia, prawda? Jakieś trociny z tartaku, czy opiłki metali z procesu toczenia. To są, prawda, odpady. I wytwarzają je m.in. fabryki, magazyny, warsztaty samochodowe, zakłady budowlane i szpitale. I tutaj taka ważna uwaga, że w Polsce odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów, czyli dużo więcej niż odpady komunalne. Za taką trzeba nadzorować odpady, prawda? I tutaj w celu identyfikacji odpadów wydano katalog odpadów. Tutaj mamy odpady podzielone na około 20 grup, które pochodzą, tutaj mamy takie wypisane te grupy, które pochodzą z poszczególnych takich linii przemysłowych, takich jak na przykład odpady z przemysłu skórzanego, czy odpady z produkcji przygotowania obrotu i stosowania produktów z przemysłu chemii, czyli każda grupa ma swoje kody odpadów. I to pomaga w takiej identyfikacji i ewidencji odpadów, ile jaka dana dziedzina przemysłu wytworzyła ile odpadów. Tutaj kolejne kody i nas, jako pod kątem takich zwykłych kowalskich, interesuje nas grupa 20, czyli odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Ważnym takim aspektem, jaki wywierają odpady na środowisko, to jest kwestia zaśmiecania, tak? Kwestia śmieci została uznana za największy problem naszego środowiska. Zaśmiecanie to nieustanny problem, dlatego jest też szczególnie frustrujący, dlatego że po prostu każdy wie, że nie powinien śmiecić, a jednak coraz więcej śmieci przybywa w lasach czy na drogach. Odpady w lasach, morzach czy oceanach tworzą skupiska, które nazywamy dzikimi wysypiskami śmieci. I ono jest nieprzeznaczone do składowania odpadów. Jest to zjawisko nielegalne i stanowi problem zarówno środowiskowy, jak i estetyczny. I gminy muszą borykać się z takim problemem i muszą usuwać odpady, takie dzikie wysypiska, na własny koszt. Jaki wpływ mają takie nielegalne wysypiska na środowisko? Przede wszystkim jest to wszelkiego rodzaju skażenie chemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych i podziemnych, gleb i wód mikroorganizmami i metalami ciężkimi, bo na przykład takie składowisko legalne ma utwardzone podłoże, to zapobiega powstawaniu odcieków, a tutaj, gdy zacznie padać deszcz, wszystko spływa z tych odpadów i wnika do gruntu czy wód. Jest to także zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi, na przykład siarkowodorem i metanem, które, jak wiemy, są gazami łatwopalnymi i mogą powodować pożary. I przede wszystkim są to niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i niszczenie bioróżnorodności. Dla samego człowieka jest to zagrożenie epidemiologiczne, czyli w takich nielegalnych wysypiskach mnożą się wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, które mogą powodować poważne choroby. Ale także w takich miejscach bytują często owady, ptaki i gryzonie, które rozprzestrzeniają te mikroorganizmy. Ale także często takie miejsca kojarzą się z nieprzyjemnym zapachem. I
teraz dla zwierząt. Przede wszystkim dla zwierząt, zwierzęta myślą, że to jest łatwy pokarm dla nich, ale niesie to za sobą szereg niebezpieczeństw, takich jak połykanie plastikowej folii, która powoduje zaburzenia przewodu pokarmowego, które często kończą się śmiercią. Ale także na przykład często zwierzęta wykorzystują elementy śmieci dla budowy swoich gniazd, tak jak w przypadku ptaków, i niektóre nitki oplotują się wokół kończyn, co powoduje zakażenia oraz często kończy się okaleczeniem lub śmiercią młodych. Tu mamy przykład żerującego niedźwiedzia na wysypisku. A tutaj skutki pozostawiania śmieci w lasach, na przykład zwierzęta często wkładają głowę do takich opakowań śmieci, żeby w celu pożywienia, a nie mogą później się wydostać. Też na przykład powoduje takie rozrzucanie śmieci migrację zwierząt do takich miejsc w celu po prostu łatwego pożywienia. I mamy też przykład martwego ptaka, który po prostu zjadł za dużo śmieci i od tego powodu zginął. I teraz pojawia się pytanie, jak zadbać o środowisko w kontekście gospodarki odpadami? Przede wszystkim gospodarka odpadami jest to szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tymi działaniami, ale także postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działaniami wykonywanymi w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Jest to taki jeden z najważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. No jak wiemy, ilość śmieci ciągle rośnie. Gospodarka odpadami ma na celu minimalizację negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, a także maksymalizację odzysków surowców z odpadów. I to jest takie działanie zgodne z zasadą równoważonego rozwoju, dzięki czemu zapobiegamy powstawaniu większych składowisk odpadów, a także zwiększeniem ich odzysku. I na gospodarkę odpadami składają się takie elementy jak zbieranie odpadów, transport odpadów, przetwarzanie odpadów, nadzór, unieszkodliwianie i obrót odpadami. Na pierwszym etapie, który dotyczy nas, jest zbieranie odpadów. Jest to proces gromadzenia odpadów z różnych źródeł. To jest etap krótkotrwały i przejściowy. I zbieranie odpadów możemy podzielić na zbieranie odpadów bez segregacji wstępnej, czyli wtedy powstają odpady zmieszane, oraz selektywne gromadzenie wybranych rodzajów odpadów. I przejdziemy teraz sobie do tej wspomnianej segregacji. Segregacja śmieci jest ważnym elementem gospodarki odpadami, ponieważ umożliwia efektywniejsze przetwarzanie i recykling materiałów, co przyczynia się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. A z kolei odpady segregowane to odpady podzielone na frakcje, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady biodegradowalne i inne, które są zbierane selektywnie w celu recyklingu. I w Polsce mamy takie wymienione kolory, do których wrzucamy poszczególne frakcje, takie jak żółty, niebieski, zielony, brązowy i czarny. Teraz omówimy sobie poszczególne kolory i co tam wrzucamy. Żółte pojemniki przeznaczone są na metale i tworzywa sztuczne. Wrzucamy odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, puszki po konserwach, opakowania po środkach czystości. Z kolei nie wrzucamy butelek i pojemników z zawartością, sprzętu AGD, opakowań po lekach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, które zawierają po prostu substancje niebezpieczne i ciężko je później oddzielić. Opakowania po aerozolach, tak? Dlaczego możemy w ogóle wrzucać plastiki i metale do jednego pojemnika? Otóż dlatego, że w sortowniach można bez problemu oddzielić te frakcje za pomocą na przykład silnych magnesów. Kolejnym kolorem mamy tutaj niebieski pojemnik przeznaczony na papier, w tym gazety, czasopisma, karton. Wrzucamy opakowania z papieru, karton, tekturę, także tą falistą, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
zeszyty i książki. Nie wrzucamy z kolei ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych. One są po prostu zanieczyszczone i nie da się z tego odzyskać surowca. Papieru lakierowanego i powleczonego folią, tutaj wspomniane na przykład mogą być kartony po mleku, one po prostu są tak połączone, zawierają, są to opakowania wielomateriałowe, więc ich rozdzielenie jest trudne. Także papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojów, tutaj już wspomnianych, a także pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych. Teraz przejdziemy do pojemnika zielonego. Jest to pojemnik przeznaczony na szkło, w tym butelki i słoiki. Wrzucamy bezbarwne i kolorowe słoiki i butelki szklane, szklane opakowania po kosmetykach, jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. Nie wrzucamy ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, czyli wszelkiego rodzaju zbite talerze tam nie wrzucamy, dlatego że one w procesie odzysku szkła są takim zanieczyszczeniem, nie są tak zbudowane jak czyste szkło. Szkła okularowego, szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, one zawierają substancje niebezpieczne, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych. Pojemnik brązowy z kolei przeznaczony jest na bioodpady, takie jak resztki jedzenia, skoszoną trawę czy liście. I tutaj wrzucamy odpady warzywne i owocowe, w tym obierki, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trucinę i korę drzew. I tutaj wspomniałem o resztkach jedzenia, ale z kolei nie wrzucamy kości zwierząt, mięs, oleju jadalnego. Oprócz właśnie jedzenia, to także nie wrzucamy tam odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, ziemi i kamieni. Czarne pojemniki to są pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane, które nie zostały poddane segregacji. I tam wrzucamy odpady, które nie nadają się do segregacji, odpady higieniczne, czyli już wspomniane wcześniej pieluchy, chusteczki, podpaski, tampony. Nie wrzucamy także paragonów, znaczy wrzucamy paragony, resztki wędlin, mięs, kości, odchody zwierzęce, popiół, a z kolei nie wrzucamy gruzu, zużytego sprzętu elektronicznego i baterii. I teraz nasuwa się pytanie, a co zrobić z takimi odpadami problemowymi jak akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny czy na przykład opakowania po farbach. Otóż takie odpady kierujemy do PSZOK-u, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to miejsce na terenie gminy, w którym każdy mieszkaniec może zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Teraz przejdźmy do recyklingu, który jest procesem przetwarzania odpadów przemysłowych lub domowych, który ma na celu ponowne wprowadzenie do obiegu niektórych materiałów i użycia ich do produkcji nowych produktów. Jest to metoda gospodarowania odpadami, która ma na celu zmniejszenia ilości odpadów i także redukcję wykorzystania takich naturalnych surowców dzięki zastosowaniu już surowców przetworzonych. I recykling może obejmować różnego rodzaju materiały, takie jak papier, karton, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. I teraz taki przykład, przykłady recyklingu, na przykład z takiego granulatu z przetworzonych butelek czy plastików możemy wytworzyć nowe opakowania, butelki. Często teraz właśnie na produktach kupowanych w sklepie jest etykieta wytworzone w 100% z opakowań z recyklingu. Ale na przykład także takim ciekawym materiałem z recyklingu jest Polar, tak, który też powstaje z przetworzonych butelek. No i też mamy tutaj ze starego papieru możemy wykonać czy to papier toaletowy, czy jakieś kartony, czy gazety. Ale także, prawda, z metalu możemy go ponownie przetopić, dzięki czemu możemy go wykorzystać. Zróbmy sobie takie podsumowanie. Odpowiedzialna gospodarka odpadami ma kluczowe znaczenie dla przyszłości, ponieważ pozwala na zrównoważone wykorzystanie zasobów i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Przede wszystkim jest to zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Coraz
większa i bardziej racjonalna gospodarka odpadami powoduje, że więcej odpadów możemy przetworzyć, a nie wyrzucić po prostu na składowiska, gdzie po prostu są magazynowane. Oszczędzamy dzięki temu surowce naturalne. Możemy je wykorzystywać odpady w celu po prostu produkcji nowych produktów. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dzięki właśnie takim innowacyjnym metodom typu recykling, wykorzystanie nowych, starych śmieci jako do produkcji nowych produktów, redukujemy emisję gazów cieplarnianych, które powstawałyby w procesach na przykład takich tradycyjnego usuwania odpadów, czyli spalania. Dzięki takiemu promowaniu ekologicznej świadomości zwiększamy taki wpływ na środowisko, dbamy o środowisko, promujemy właśnie nie wyrzucanie śmieci do lasu, tylko racjonalne segregowanie śmieci. Taka racjonalna gospodarka odpadami ma wpływ na zdrowie publiczne. Przede wszystkim zmniejszamy ilości odpadów na składowiskach, dzięki czemu jest mniejsze zagrożenie epidemiologiczne, a także są lepsze walory krajobrazowe. I też takim ciekawym działaniem jest stymulacja gospodarki. Dzięki takiemu wprowadzaniu innowacyjnych metod odzysku możemy tworzyć nowe miejsca pracy, po prostu rozwijać gospodarkę. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że teraz segregacja odpadów będzie trochę łatwiejsza i przyczynimy się wspólnie do poprawy jakości siedliska. Dziękuję bardzo.